Sponsor zespołu Jeziorak BS Iława, prezes firmy BS Cosmetic, pan Sławomir Piotrowski. Niewiele osób decyduje się obecnie na inwestowanie w zespoły piłkarskie. Co skłoniło pana do podjęcia współpracy z Jeziorakiem? Ja myślę, że jest nadzieja i uważam, że szanse są duże na to, żeby Jeziorak nie był w czwartej lidze, ale był w trzeciej lidze, tak? Czyli będzie grał na dużo większym rejonie niż jest to w dniu dzisiejszym i nasza firma będzie mogła reklamować się na większym terenie niż jest to zasięg czwartoligowej drużyny. Jest to również związane z kampanią reklamową, którą mamy w tej chwili w mediach. Jest to bardzo duża kampania w programie pierwszym, drugim, trzecim, TV4, Polsacie i TVN. Czy po takich wynikach jak dzisiejszy, remisie z zespołem Sokoła, również jest pan zadowolony z tej współpracy? Ja myślę, że po jednym meczu nie można podsumowywać drużyny. Tak? Na jakość drużyny składa się cały sezon, a jeden mecz nie odzwierciedla jakości drużyny. Ja myślę, że no, w następnych meczach pokażą jeszcze, co potrafią, bo dzisiejszy mecz nie był na poziomie, uważam, tego zespołu. W zakresie piłkarskim wiemy, że nie ogranicza się pan jedynie do sponsorowania klubu bądź co bądź czwartoligowego. Również sponsoruje pan relacje meczów piłkarskiej reprezentacji Polski. To znaczy nasza kampania, która jest teraz zaplanowana, obejmuje też reklamy w czasie emisji meczy reprezentacyjnych, tak, którą będzie tutaj w niedzielę też. To jest zdecydowanie już wyższy poziom. No, jesteśmy jako firmą międzynarodową i tutaj no, nie ograniczamy się jedynie do reklamy i pokazywania w Polsce, ale istniejemy, tak funkcjonujemy także w 15 ponad krajach Europy i tutaj my staramy się działać szeroko, nie tylko ograniczać do jakiegoś tam regionu, państwa i terytorialnie. Tak. Każdy sponsor ma swoje marzenia. Jakie są pańskie marzenia, jeżeli chodzi o zespół Jezioraka? Ja myślę, że no tutaj marzenia mogą być duże, ale realia są, rzeczywistość jest zawsze inna i ja życzę Jeziorakowi jak najlepiej. To, co będę mógł jako my, jako firma, sponsorę pomagać, pomożemy. Reszta jest w ręku graniu zawodników w drużynie Jezioraka, nie w moim. Tak. Ja nie gram na boisku, w związku z tym ja nie mam wielkiego na to wpływu. Ja mogę pomagać finansowo, mogę wspomagać klub, ale reszta należy do piłkarzy i trenerów. Andrzej Sobiech, prezes zespołu Jeziora.